22 marca odbyło się oficjalne otwarcie nowego parkingu na Placu Wolności. Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński o godzinie 9 otworzył szlaban krytego parkingu i pierwsi kierowcy mogli pozostawić tam samochody. Proszę Państwa, to co? Można powiedzieć, że to jest godzina zero tego obiektu, który po 80 latach zmienił swój wygląd. Poprzedni wygląd, który pamiętamy sprzed 2 lat, to był na początku lat 40. zrobiony przez okupantów niemieckich i to taki był ich prezent. No, należało to w końcu zmienić. Takie było życzenie mieszkańców. No i dzisiaj mamy ten historyczny, bym powiedział, moment, kiedy oddajemy do użytku i parking, i plac, i całe tutaj przyległe otoczenie, ten skwerek, rynek zduński, a wcześniej przypomnę, do tego samego projektu rewitalizacja najstarszej zabytkowej części miasta należy jeszcze Urząd Stanu Cywilnego, czyli Willa Troczewskiego. Także parę tych obiektów udało się zrobić, miasto nabrało na pewno innego wyglądu i myślę, że ten parking będzie dobrze służył mieszkańcom, bo potrzebny był w tym miejscu, bo te 2 lata, kiedy ta budowa trwała, widać było, że tutaj jest ciasno, brakowało tego parkingu. No i co? Zaczynamy. Pierwsi mogą wjechać, korzystać od dzisiaj tego wszystkiego. To idziemy. Uwaga. Dzień dobry. Gratuluję. Życzę wszystkiego dobrego. Prawnice rejestracyjne, podkładki. To taki okolicznościowy prezent. Życzę powodzenia. Wszystkiego dobrego. Korzystać jak najczęściej. Dzisiaj jest bezpłatnie, ale kiedyś będzie. Dobrze.